Witam, witam. Dzisiaj siedzę w Ursusie, to 355, rocznik 1970. No to właśnie te 1970. Trochę rdza zażarła, delikatnie mówiąc. Dobra. Nie wiem w ogóle, czy on naprawdę działa. To przejdźmy do tego. No, przejdźmy do filmu. Jeżeli chodzi o kabinę, to kabina puszka. I tutaj, w tej kabinie właśnie jest to, że do niej strasznie ciężko było dostać tylnią szybę. Tą szybę, która tutaj właśnie jest. To. Teraz przechodząc do samego tego, co Ursus tutaj ma w kabinie. Ile tak jeszcze powiem, że tam zator właśnie też jeszcze pracuje w polu. Właśnie chyba zjeżdża z pola teraz. No i teraz. Tutaj mamy podnośnik. Podnośnik tylny. Od tego. Tutaj mamy hamulce. Prawy, lewy. Tutaj jest gaz. Tu jest gaz. W tym miejscu. Tutaj jest sprzęgło. Uj, ledwo chodzi. Tutaj jest zapłon. W tym miejscu jest guzik zapłonu. Tutaj mamy kluczyk. Stacyjkę. Kluczyk wszędzie taki sam w nich. Kluczyk uniwersalny. Klakson. Nie działa. Kierunkowskazy. Obrotomierz i licznik jednocześnie. Przebieg. Mało, 2500. Mamy trzecią posiareczkę. Tutaj. Mamy sam, nie do końca wiem co. Jeżeli chodzi o to, to jest wajcha biegów. Tu jest wajcha biegów, tu jest gaz ręczny. Teraz jest na... Teraz nie ma gazu. Teraz jest. I co do tego jeszcze w kabinie mogę dopowiedzieć. Czy to jest wersja tej kabiny, w której nie da się otworzyć dachu. I w ogóle nie ma drzwi. Ale to już drzwi prawdopodobnie demontowane. Tu jest tabliczka znamionowa zamalowana już. Tutaj wyczytam, to nie wiem. Nie znam układu tabliczki. Dobra. Poniosło mnie. Teraz przejdźmy do spraw takich zewnętrznych. Jeżeli chodzi o tłumik, to z tego co widzę, to tutaj nie będzie oryginalnego tłumika, ze względu na to, że tłumiki właśnie w tym modelu z lat 70. tłumiki były płaskie. Nie takie okrągłe, no bo ten tłumik to już jest nowszy, tylko taki płaski bardziej. Czyli zamiast tego był po prostu taki. Teraz słyszycie w tle, jak jedzie zetor. Opony, z tego co widzę, są 16 przednie. Z tyłu R28. Obciążniki na kołach 3. Światła tutaj też nie są oryginalne, bo właśnie w 60 w latach 70. W sensie to jest 55, ale ja już mówię potocznie. Były światła prosto w błotniku. Zetor tam jedzie, dlatego tak głośno teraz mówię. Drążek jeden. I jeden. Dobra, wracając już do filmu.
Światła były montowane w błotnikach, w 55. Były montowane w błotnikach, tak bardziej, że z błotników wychodziły, niż tak z tym. Z tym. Po prostu nie wiem, jak to się nazywa. To jest pierwsza część dopiero, nie? Bardzo ciekawe jest też to, że ja tu nigdzie nie widzę sprężarki. Powinna być w tym miejscu. To teraz, zostając jeszcze przy tym Ursusie, mamy światła na rogach. Na rogach mamy światła, czyli jest bardzo duża szansa, że akurat światła w tym ciągniku są w oryginale. Jeden na rogu, drugi na rogu. Teraz gdzie ja się jeszcze mogę tutaj dostać? Kratka. Kratka też jest najprawdopodobniej oryginalna, bo w nowszych modelach już były kratki nie z okrągłymi otworami, tylko z otworami prostokątnymi. Przez to ta kratka bardziej mówi też, że to jest starszy typ właśnie 60. To teraz przejdziemy do silnika. Jedno. Drugie. Wchodzę do silnika. W sensie wchodzę. Oja. Udało się. Dobra. To teraz sprawy silnikowe. Tylko teraz jak tu dobrze stanąć, żeby tu pokazać. Na drążku kierowniczym. Cylindry 4 są. Tutaj jest chłodnica. Tutaj jest filtr powietrza. Może pokaż, jak pokazać cylindry w 60. I tutaj dalej. Mamy wiatrak od chłodnicy. Wiatrak. Tam jest zbiornik paliwa. Wracając teraz. Tutaj jest sprężarka. Tutaj są filtry paliwa. Tutaj pod tym korkiem się wlewa olej. Tutaj mamy alternator. W tym modelu nie było alternatorów, czyli wymieniono po prostu prądnicę na alternator. A tutaj jest filtr oleju. Tutaj mamy rozrusznik. 8 jest właśnie z 55. Zaczep z przodu też. To wchodzę jeszcze raz. Przejścia na drugi drążek. Nie widzę. Czyli znaczy się, że jeżeli kabina jest oryginalnie z traktorem, to znaczy, że on miał też oryginalnie jeden drążek. Fajnie to wygląda tak, jak się siedzi i to jest otworzone. To jeszcze przejście naokoło i kończę. Teraz z tego wysiąść. Nie tu. Dobra. Z tyłu rejestracji nie widzę, także mogę wam na spokojnie pokazać. Jedno światło, drugie światło. Wcisnę się tu. Opa. Tutaj jeszcze zapomniałem o tym dodać. Zaczep górny, zaczep dolny, WOM, podnośnik prawy, lewy,
Górnego tutaj nie widzę, zdemontowany jest. Tutaj powinien być. Tutaj jest właśnie operacja tym całym podnośnikiem. Halogen. Jeden. Światła. Kolejne. Tutaj trochę takie wybite, ale to już... Tak się prezentuje całość. Kratka właśnie z otworami okrągłymi. Zaczep poznaje po tym, że w 55 jest taki trochę bardziej grubszy i wysunięty do przodu. Korpus wygląda na to, że był i niebieski przez czas, i czerwony. A tutaj jest po prostu teraz brudny. Czyli tam jest, tam jest alternator, tu jest sprężarka, tutaj. To dobrze. Nowy widzów zachęcam do subskrybowania kanału, serdecznie łapkowania i także nowych. Dziękuję za uwagę i za oglądanie. Pa, pa.